pamiętam, oglądając takie materiały archiwalne, nie wiem, 39 rok, brakuje kilku dni do wojny, a jest rozgrywany Tour de Pologne. I wszyscy wiedzą, że będzie ta wojna, a kolarze jadą przez Polskę. I taki komentarz świętej pamięci Bogdana Tuszyńskiego, że ten kolorowy peleton jedzie przez Polskę, niosąc taką nadzieję, taką wiarę, taką dobrą energię do tych ludzi, którzy no, za chwileczkę wiedzą, że będzie tutaj bardzo źle. Pandemia zatrzymała cały świat, zatrzymała też nas, prawda? Oczywiście to nie była wojna, była innego rodzaju wojna, ale jednak biuro organizacji imprez sportowych żyje z tego, że organizuje imprezy, ma się jakieś środki na to, żeby coś zrobić, jeżeli to wszystko się ucina, a cały czas są te stałe koszty, no to są kłopoty do tego, żeby tam połączyć koniec z końcem. Ucieszyliśmy się bardzo, kiedy to Międzynarodowa Unia Kolarska ogłosiła już ten kalendarz po pandemii, że od 1 sierpnia rusza kalendarz światowy i Tour de Pologne jako pierwszy wyścig etapowy World Tour otworzy ten kalendarz. Widzimy, że już na liście startowej jest zwycięzca Giro d'Italia, jest dużo fajnych zawodników, których widzimy w tych wielkich turach, przyjeżdżają do Polski. No i myślę, że to będzie po okresie tej pandemii no coś wyjątkowego, bo na razie póki co to jesteśmy w Polsce jedyną międzynarodową imprezą sportową, która się odbędzie i która no już niedługo, bo startujemy 5 sierpnia, kończymy tutaj do Krakowa, przyjeżdżamy 9 sierpnia na Błoniach. Będzie piękne kryterium, piękne zakończenie tego całego wyścigu. No i to, co chyba jest takie bardzo ważne, że wszyscy już jesteśmy spragnieni tych emocji sportowych. Kolarze spragnieni są ścigania, że to będzie coś wyjątkowego, będzie wyjątkowa impreza, właśnie na którą wszyscy czekamy. Na pewno sport ma bardzo, bardzo ważną rolę, bo sport zawsze łączył, nigdy nie dzielił.